Halo, halo, cześć, tu Wojciech Glanc, znany polski jasnowidz, jak mówią o mnie media. Zapraszam Was na taki cotygodniowy, tarotowy horoskop. Pozdrawiam Was oczywiście z Berlina, z wycieczki rowerowej, w ten jesienno-zimowy, zimny dzień. Cześć, trzymajcie się, miłego słuchania, hej! Dla baranów mam specjalną kartę. Karta świata. To będzie wam towarzyszyć przez najbliższy tydzień. To jest karta pewnego cyklu, która mówi, że jedno, coś się zamyka po to, żeby coś się mogło otworzyć. Coś osiągamy jakiś cel, na przykład, po to, żeby móc osiągnąć za chwilę następny. Dokończamy jakiś projekt, po to, żeby móc zacząć następny. To jest karta takiego ciągłego cyklu i ona będzie wam towarzyszyć przez cały tydzień. Najważniejszą wiadomością płynącą z tej karty jest to, żebyście pamiętali, że Wasze sukcesy zależą od Was, Wasze sukcesy zależą od Waszych marzeń, Wasze sukcesy zależą od planowania. Czyli jak już coś osiągnęliście, należy się z tego cieszyć i należy planować dalej. Należy planować, podejmować nowe cele. Nowe cele, nowe idee, nowe pomysły, nowe pragnienia będą pojawiać się właśnie w tym tygodniu. A teraz przechodzimy do następnego znaku. Teraz przyszła pora na wodniki, drogie wodniki. Bardzo ładna karta: As-Monet, As-Monet. As-Monet będzie Wam towarzyszyć w najbliższym tygodniu, dobrze? To jest karta daru z niebios. To jest karta pomysłów, jak zarobić pieniądze. To jest karta dobrobytu. To jest karta takiego daru że wszystko co potrzebujecie znajdzie się pod ręką. Nie musicie się martwić, tak jak w Bib... mówione było w Biblii. Nie martwcie się o to co będziemy jeść, co będziemy pić, dlatego że ten dar czeka na was. Ta karta przynosi nowe pomysły, ta karta przynosi nowe koncepty, nowe pragnienia, nowe zamiarzenia, przynosi przede wszystkim energię do działania i co najważniejsze, często przynosi pomysły. Zupełnie jak to się mówi z kosmosu, takie pomysły, których byśmy nigdy nie wzięli pod uwagę, takie inspiracje, eureki, że tak powiem. Także zwróćcie na to uwagę przez ten tydzień, dlatego że w ciągu tego tygodnia może się pojawić pomysł, który ulepszy resztę Waszego życia i to warto mieć pod uwagę. Także to jest karta dla Was: jest to karta As-Monet. Dobra, a teraz następny znak. A teraz karta dla raków. Drogie raki, w najbliższym tygodniu będzie wam towarzyszyć energia takiej radości, radowania się, celebrowania się z przyjaciółmi przede wszystkim. Z przyjaciółmi. Ja nie mówię tutaj o tym, że to będzie trójkącik, prawda, żona, mąż i ktoś jeszcze, ale chodzi o to, żeby była właśnie radość i celebrowanie z przyjaciółmi. Także może się zdarzyć coś takiego, że spotkacie się z, z, ze starymi znajomymi, ze starymi przyjaciółmi, bo trójka, trójka kielichów właśnie coś takiego ze sobą niesie. Taki. Energie, takie party, fajne, party w miłym, bliskim, sympatycznym, życzliwym towarzystwie. I co za, co za tym jeszcze idzie? Z takich właśnie imprez, takiego party, z takich y, przyjemnostek wynikają czasami rozwiązania i pomysły na to, żeby życie wyglądało o wiele, wiele lepiej. Ta socjalna, ta socjalna powłoczka. Jest po prostu potrzebna. Nie, pamiętajcie, w tym tygodniu nie zostawajcie sami. Jeśli możecie spotkać się ze znajomymi, spotkajcie się. Jeśli możecie celebrować z rodziną, celebrujcie, nie unikajcie te tego. Dlatego, że inspiracje i energię dadzą wam inni ludzie, z którymi będziecie się spotykać. No, to tyle na ten temat na razie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.